pijany ojciec skatował niemowlę. Moja przyjaciółka ma raka, lekarze dają jej najwyżej 3 miesiące życia. Nie mam czasu, później się z tobą pobawię. Jak często słyszysz te lub podobne historie? Nadmiar stresu, używki, niedobory snu, zła dieta. To wszystko wpływa na to, jak się czujemy, jacy jesteśmy wobec innych, jakie decyzje podejmujemy. Zobaczmy, co Biblia mówi na ten temat. Gdy Bóg powołał do życia pierwszych ludzi, zapewnił im doskonałe warunki. Czystą wodę i powietrze, bliskość natury, mnogość roślin, które miały stanowić dla nas pokarm. Niestety wskutek nieposłuszeństwa ziemia uległa skażeniu, a jej stan pogarsza się coraz bardziej. Bóg jednak cały czas troszczył się o swój lud. Po wyjściu Izraelitów z Egiptu powiedział: jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom ja, Pan, twój lekarz. Szczególnie w trzeciej księdze Mojżeszowej, zwanej też kapłańską, Bóg zostawił ludziom wiele wskazówek dotyczących higieny i odżywiania. W rozdziale 11 tej księgi Bóg jasno wskazuje, że jego zalecenia dotyczące spożywania bądź unikania konkretnych potraw służą uświęceniu. Bom ja, Pan, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym. Bądźcie więc świętymi, bom ja jest święty. W wielu miejscach Biblii znajdziemy też ostrzeżenia przed zgubnym wpływem alkoholu. W przypowieściach Salomona czytamy: kto mówi biada, kto mówi ach, u kogo jest kłótnia, u kogo skarga, kto ma rany bez powodu, kto ma zaczerwienione oczy. Ci, którzy do późna przesiadują przy winie, którzy chodzą kosztować winnej mieszaniny, nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła, bo w końcu ukąsi jak wąż, wypuści jad jak żmija. Niemniej ważny jest odpoczynek. Bóg wskazał w przykazaniach danych na górze Synaj, aby 7 dnia każdego tygodnia zaniechać pracy. Możemy wtedy skupić się na relacji z Nim i naszymi bliskimi. Chcesz mieć więcej siły i lepiej żyć? Zadbaj o zrównoważoną dietę opartą na produktach roślinnych, regularnie ćwicz, pij wodę, przebywaj na świeżym powietrzu i rozsądnie korzystaj ze słońca. Unikaj alkoholu, narkotyków czy nikotyny. Zadbaj o odpoczynek i dobre relacje. Apostoł Paweł przypomina nam: albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Jeśli zainteresował Cię temat zdrowego, lepszego życia, zapraszamy Cię na nasze strony.